panie Stanisławie, że nie ma żadnej możliwości, znaczy mówiąc żadnej, to może przesadzam, żeby cokolwiek dobrego wynikło z projektu nowej konstytucji, która będzie, być może będzie pracowana i nie ma najmniejszej szansy na zlikwidowanie administracji, która państwowej, samorządowej, która praktycznie dochodzi do miliona osób. Także broniąc swojego samoposiadania, boję się, że z reform nic nie wyjdzie. A no, jeszcze chciałem dodać, panie sobie, jeszcze drugą rzecz. Czy będzie pan próbował swój projekt konstytucji, który znam bardzo dobrze i oceniam go jako znakomity, przynajmniej przesłać do którejś z tych komisji, które powstaną? No to oczywiście, że go prześlę. Na pewno go wrzucą do kosza, więc nie mam co do tego złudzenia. Natomiast no wie pan, chciałbym się mylić co do oceny, że odblokowanie narodowego potencjału ekonomicznego jest niemożliwe w warunkach demokratycznych. Chciałbym się mylić do tej oceny, bo to było bardzo przygnębiające. To było bardzo przygnębiające, ale być może, że tak właśnie jest. Stefan Kisielewski też nie miał złudzeń, kiedy on tak lubował się w takich paradoksach i jeszcze w 81 roku, kiedy był karnawał solidarnościowy, on zdawał sobie sprawę, że Solidarność występuje przeciwko partii, ale nie przeciwko socjalizmowi. To nie każdy wtedy to rozumiał. I Stefan Kisielewski mówił, że właściwie jedynym takim skutecznym sposobem to było, jak to on nazwał, wziąć za mordę i wprowadzić liberalizm. No ale to generał Jaruzelski oczywiście wziął wszystkich za mordę, ale liberalizmu nie wprowadził, odwrotnie. Także mamy teraz strasznie dużo problemów. Strasznie dużo problemów, bardzo trudnych do rozwiązania. Nie wiem, wie pan, ja jakby to powiedzieć, no sam ubolewam nad tym, że słuchacze, uczestnicy takich spotkań jak dzisiejsze czasami dają wyraz nawet temu swojemu przygnębieniu. W ubiegłym roku miałem takie spotkanie i jedna z pań uczestniczących mówi: pani Michalkiewicz, ale nas pan zdołował, niech no pan powie coś takiego optymistycznego, chociaż na koniec. No i ja myślę sobie, no co ja powiem, ale w pewnym momencie błysnęła mi myśl szczęśliwa i mówię tak, a to był taki piękny, letni, pogodny dzień. Mówię, niech no pani łaskawie wyjrzy przez okno, co tam pani widzi. No zaczęła mi opisywać, co widzi, ja mówię, nie o to mi chodzi. Ładnie jest na świecie. No ładnie, powiada oczywiście. Ja mówię, widzi pani, w lecie jest ciepło, w zimie jest zimno, w dzień jest jasno, w nocy jest ciemno. A dlaczego? Po roku następują po sobie z zadziwiającą regularnością. A dlaczego tak jest? A dlatego, że to wszystko nie zależy od rządu. Pan śmiejecie, ale dopóki się nie nauczymy myśleć w ten sposób, to się nie wyzwolimy. To się nie wyzwoli, będziemy żyli złudzeniami, że nasi umiłowani przywódcy coś dla nas zrobią. Oni nic dla nas nie zrobią. Chodzi o to, żeby oni nam tylko nie przeszkadzali. I my sobie jakoś własne problemy rozwiążemy. Państwo nie, jak powiedział Ronald Reagan, który w końcu był prezydentem dużego państwa, rząd nigdy nie rozwiązuje żadnego problemu. Bo rząd jest twarza. Bo rząd jest twarza. No i tu przykładów każdy mógłby pomnożyć mnóstwo, także ja nie będę ich mnożył. Państwo sami doskonale wiecie, jak to jest. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Chciałbym się zapytać, ponieważ w tym całym dyskursie medialnym o Trybunale, o Konstytucji, jeszcze nie zauważyłem, a przynajmniej jeżeli ktoś tak zauważył, to niech mnie poprawi, że nikt nie zwrócił uwagi na to, że w Wielkiej Brytanii nie ma czegoś takiego jak konstytucja. I ja nie mówię, że jestem zwolennikiem tego, tylko chciałbym poznać pana zdanie na ten temat i ewentualnie jakby mógł pan określić, jakie są tego plusy, jakie są tego minusy. To znaczy nie ma konstytucji pisanej w rozumieniu kontynentalnym, bo tam jest jednak wiele ustaw,
takich jeszcze czasami bardzo starych, na przykład Wielka Karta Wolności z XII wieku, która ma charakter ustawy konstytucyjnej jeszcze z XII wieku, za Jana bez ziemi została. Więc tam nie ma jednolitego aktu takiego, który by się nazywał konstytucją, ale sporo regulacji o charakterze, które regulują materie konstytucyjne, o tak bym powiedział, to są. Ale no to nic złego, że konstytucja jest. Wszystko zależy od tego, czy zawiera rozsądne rozwiązania, które sprzyjają budowaniu siły państwa i wolności, dobrobytu obywateli, czy nie. To jest, do tego powinniśmy oczekiwać od konstytucji. No i jeśli już mowa o Trybunale Konstytucyjnym, uważam, że przy tworzeniu różnych organów władzy państwowej, też tak jak w filozofii, zalecenie stosowania brzytwy Okhama, to znaczy nie mnożyć bytów ponad potrzebę. Ja na przykład uważam, że Trybunał Konstytucyjny jest zupełnie niepotrzebny, dlatego że ocenę zgodności ustaw z konstytucją można by bez żadnej szkody dla państwa i dla nikogo powierzyć Sądowi Najwyższemu. Ocenę zgodności ustaw z konstytucją można by powierzyć Sądowi Najwyższemu. Przyglądając się Trybunałowi Konstytucyjnemu, widzę, że on ma ambicje szersze, znacznie szersze, niż to by wynikało z Konstytucji i z ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, bo jego kompetencją jest badanie zgodności ustaw z Konstytucją. Ale pamiętam sytuację, i to zresztą jest opisana w jednej z książek, Ścieżką obok drogi, kiedy Trybunał Konstytucyjny badał zgodność w 2007 roku, badał zgodność ustawy lustracyjnej z Konstytucją. Sformułował tam nie tylko różne zastrzeżenia w granicach swoich kompetencji, ale przedstawił też poglądy, jaki kształt ustawy byłby lepszy, a jaki gorszy, do czego już zupełnie nie ma uprawnień, bo to jest kompetencja Sejmu. Widać wyraźnie, że Trybunał miał poczucie misji. W ogóle orzeczenie w tej sprawie było bardzo osobliwe. Bo 11 sędziów orzekało, a było 9 zdań odrębnych zgłoszonych. 9 zdań odrębnych. Więc w ogóle cudem jakoś problem polegał na tym, że te zdania odrębne nie były w tej samej kwestii. W związku z tym generalnie orzeczenie było możliwe, ale tyle zdań odrębnych pokazuje, że rzeczywiście były kontrowersje. I te zdania odrębne można było podzielić na dwie grupy. Część sędziów uważała, że wyrok jest zbyt surowy dla ustawy, a część uważała, że jest zbyt łagodny. Generalnie tak. I ciekawa rzecz, że jak się zastanawiam, dlaczego jedni sędziowie uważają tak, a inni inaczej, o tym decydowała data nominacji. O tym decydowała data nominacji. Kiedy sędzia... Więc uważam, że bez... Dlaczego uważam Trybunał Konstytucyjny za organ zbędny i co więcej, organ, który z natury rzeczy nie może spełnić nadziei w nim pokładanych. Nadzieja jest bowiem jedna, pokładana w Trybunale Konstytucyjnym, że on będzie apolityczny. Ale sam sposób wyboru Trybunału Konstytucyjnego przekreśla tę nadzieję. No, on jest wybierany przez Sejm, który jest organem par excellence politycznym. No w jaki sposób organ par excellence polityczny może wyłonić z siebie coś apolitycznego? Jak ktoś chce w to wierzyć, to ja oczywiście nie mogę mu tego zabronić, ale no, to jest po prostu pogląd idiotyczny. Więc jeśli by ktoś już nie mógł wytrzymać bez Trybunału Konstytucyjnego, ja mówię, można wytrzymać, można to, no, w Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy bada i nic się złego nie dzieje, prawda? Ale jak już ktoś by nie mógł wytrzymać bez Trybunału Konstytucyjnego, to należałoby odebrać Sejmowi prawo wybierania sędziów Trybunału. Jak to zrobić? Zastanawiałem się nad tym i pomyślałem sobie tak, że dobrze by było, gdyby pewien
Udział w tym miało samo środowisko sędziowskie. Nie zasługuje ono na specjalny tam respekt, bo tam mniejsza o to dlaczego, ale, no, ale powiedzmy musimy udawać przynajmniej, że zasługuje, bo inaczej to w ogóle po co to wszystko, prawda? Ale zakładając, że udajemy, że tam zasługuje, że to uważamy, że tylko naprawdę, to dobrze było, żeby Krajowa Rada Sądownictwa, czyli samo środowisko sędziowskie, przedstawiało, ale nie Sejmowi, przedstawiało prezydentowi 3 kandydatów na każdy wakat. Tak jak papieżowi się terno przedstawia. I prezydent by wybierał jednego z tych 3. Jednego z tych 3. Żeby, no, nikt nie powinien być sędzią we własnej sprawie. Sejm nie powinien wybierać arbitrów, którzy potem badają prawidłowość jego działań. No to oczywiste jest, przynajmniej dla mnie, że takie rozwiązanie, ale powiadam, najlepsze rozwiązanie jest w ogóle zlikwidowanie Trybunału Konstytucyjnego, powierzenie zadania badania zgodności ustaw z Konstytucją Sądowi Najwyższemu, który przecież jest i będzie, więc nie ma o czym